Ok, kolejna sekcja tego interwału. Więcej spookhouse'u. Albo spookhouse'u. Holiday. Jesteśmy na misji. Nikt z nich nie ma jakiegoś... nice. Dobra. Mamy pseudo-snajperkę. Z pseudo-snajperką mogę iść. Aha. A mamy snajperów? A, okej, czyli to jest ten moment. To jest ten moment, o którym wspominałem na początku. Zagrajmy. Tutaj właśnie... Tak. Tutaj gra może mnie nie puścić dalej, zatem zapiszę... Tak, o Holiday się nazywa. Fajnie. Tutaj gra może nie puścić dalej. Po prostu musimy... Okay. Po prostu się wycofam. Chociaż nie, dobra. Z drugiej strony, gdybym ich zaszedł, to bym miał prościej. Było tam wygodniej strzelać. Ale Holiday sobie poradzi. Ja nawet nie sądzę, że on może zginąć. W sumie nigdy nie próbowałem. Zatem tak, tutaj... Au. Wow. Fuck. To mój? Okej. Okay. Trochę trudno ich odróżnić, kiedy są w ciemności. No i... Okej, Holiday. Zgarnij całą chwałę dla siebie, nie narzekam. Wow! Mój Boże! Ja nic nie muszę robić, kiedy mam go przy sobie. Świetne. Wiesz co, Holiday, jesteś po prostu tak świetny jak Black Dynamite. W sumie jesteś lepszy. Patrzcie na tę walkę wręcz. Fuck yeah. Wcale nie wyglądała niezręcznie, nic z tych rzeczy. Okej, to już wszyscy, czy ktoś się chowa? No fajnie, że umiesz liczyć wrogów. Taka magiczna przypadłość. Okej, teraz muszę zobaczyć. Świetnie, okej. Okay. Kapitalnie. I tak, to jest bardzo poważny bug. Niektórzy gracze musieli niestety zrezygnować z przechodzenia tego dodatku, ponieważ zwyczajnie... Tak, Holiday nie mówił tego, że... Tego pod koniec, kiedy się wycięło wszystkich żołnierzy repliki. Po prostu nie robił nic i... Ja osobiście też doświadczyłem tego buga. Restartowałem ten poziom chyba z 6 razy. I za... Właśnie okej. Wow, Holiday, nice. Ja bym się na twoim miejscu cunął bardziej, ale co tam. On chyba nie ma nic przeciwko, wiecie, szkłu wbijającego się w jego głowę. No tak, ten bug był naprawdę okropny i nie wiem naprawdę, jakim cudem w końcu ten skrypt zaskoczył, no ale tak. Skoro pokonaliśmy buga, już raczej żadnych tego typu błędów nie uświadczymy. No co? Po prostu świetny. Wymarnowałem może z, nie wiem,
10 kul. Było kapitalne. Okej. Okay. Usłyszał wybuchy. Ty sprawdź, go. Okay. I nie mogę używać refleksu. Świetnie. Holiday, nie! Okej. Żeby ktoś manipulował tymi mechanizmami? Oh, come on! Nie przez ścianę, diabła. Znaczy, wiem, że to nie jest przez ścianę, ale mam wrażenie, że to po prostu rykoszety mnie wygodnie ranią. Ale to był słaby grunt. Ups. Tak, nareszcie. Dobra, ta shotgun nie jest tutaj najlepsza. It's sniping time! Nie, to fatal. Chciałem już Holiday'a strzelić. Nope. Oh, come on. Co to miało być? Dobra. Naprawdę podoba mi się, że ja reaguję na pociski, niestety żołnierze repliki nie. Nie chcesz strzelać w Holiday'a? On jest taki smakowity. Łatwiejsze do trafienia. Wow. I co, podobało ci się moje snajpienie? Powiedz, że tak. Aha. Okej. Fancy shooting. Come on, ocalimy ci skórę. Coś czuję, że on dewaluuje mój wysiłek. Tak, tylko nie chcę dostać obrażeń, bo chyba... Au? Nie? Uff, dobra. Back away from the fence. Nagle się znudził tym wszystkim. No, bardzo mi się podoba, że zostają flary ze sobą. Znaczy, tutaj jedną tylko, ale co tam. Czy ktoś ma jakiś pancerz? Chyba nie. Dobra, chrzęć. Znajdziemy po drodze. Chyba. Of course. Ty tanczysz obrażenia, bo nie masz paska zdrowia, a ja po prostu snajpię z daleka. Świetny układ. Diabelnie mi pasuje.
No, ale tu było to są niepoważne ilości wybuchających beczek. Nie dziwię się, że w kółko coś eksplodowało. Uuu. Poczekaj. Tylko ja mogę wyważyć te drzwi kopniakiem. Ew. Niezłe jatki. I jeszcze gorsze jatki. A już tam. No idź, idź. Wow. To wygląda jak rękodzieło Almy. Nie wiem, ale pewnie dowiemy się, skoro tu idziemy i odblokowujemy te barykady. Znaczy co? Też nie szczególnie. Ale cóż, odkąd tylko ty możesz otwierać te drzwi. No i tak, to się stało. Z biednego Holdaya została tylko pukawka. I kupa mięsa. No i cóż można powiedzieć? Brutalne. Nie powiem, brutalne. I ponownie pasuje do tej konwencji horroru, gdzie właściwie nie ma ucieczki, nikt nie jest bezpieczny, nawet bohaterowie, którzy wiecie, mają imię, mają jakieś tam, mają charakter własny i tak dalej. Nie, nic nie jest, nikt nie jest bezpieczny. Okej, w sumie ten interwał jest dłuższy niż się spodziewałem i nie wiem czy... Ja chyba właśnie te tunele będą trzecim interwałem i wtedy skończę tą sesję, bo ona jest już naprawdę długa.
Dzień dobry, Eko 6. Wow. No i tak, ten koleś ma nową broń, którą zaraz zdobędę. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze z Echo 6? Czy zostało po was tylko Echo? Porażki. Naprawdę chciałbym użyć tego czegoś, skoro to jest nowa broń. I w odróżnieniu od tego gównianego karabinu z podstawki, ta broń jest użyteczna. Jak widzicie, jest po prostu karabin w sumie. Nie, to jest broń emitująca wiązkę lasera. Jej celownik mówi chyba sam za siebie o jej celności. No i tak. W kilku miejscach spotkamy ją jeszcze. It's pretty good. Oh, nice. Mamy nasze bombki na pilota.